Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam w poniedziałek, 16 lipca. Zapraszam Państwa na Teledziennik. Rozpoczynamy od nocnego pożaru budynku przylegającego do Szpitala Rehabilitacji Kardiologicznej Teresa w Jedlinie-Zdroju. Obiekt należał do uzdrowiska Szczawno-Jedlina. Podobnie jak w przypadku pożaru Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju, tu również ogień pojawił się na stropie. Kolejny obiekt należący do uzdrowiska Szczawno-Jedlina stanął w płomieniach około w pół do pierwszej w nocy z niedzieli na poniedziałek. W budynku przylegającym do szpitala Teresa w Jedlinie-Zdroju wybuchł pożar. Ogień pojawił się na dachu, żywioł zajął drewnianą konstrukcję budynku oraz sąsiadujący z obiektem Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej Teresa. Niezbędna była ewakuacja pacjentów szpitala. Na miejsce skierowano 12 jednostek straży pożarnej, w tym specjalistyczne pojazdy ratowniczo-gaśnicze, dwa samochody z drabinami, wysoki podnośnik i cysternę. Nadal trwa dogaszanie. W chwili obecnej przyczyny pożaru nie są znane. Po zakończeniu akcji gaśniczej na miejsce zdarzenia wkroczą specjaliści, którzy będą szukali przyczyn pojawienia się ognia. Podobnie jak w przypadku pożaru Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju, i tym razem nikt nie ucierpiał. Chwilę po 24:20 po dyżurnej straży pożarnej w Wałbrzychu otrzyma zgłoszenie od pracownika uzdrowiska w Jedlinie-Zdroju o pożarze poddasza. Jednocześnie też osoba ta prowadziła ewakuację kuracjuszy. To było 19 osób, które bardzo szybko opuściły budynek dzięki sprawnemu działaniu tych pracowników. Na miejscu przybyły zastępy straży pożarnej, potwierdziły, że rzeczywiście pożarem objęta była część nieużytkowa budynku tego sanatorium tutaj w Jedlinie-Zdroju. Podjęto szybko działania gaśnicze polegające na natarciu na rozwinięty już pożar poddasza tej części nieużytkowej oraz obronie poddasza części użytkowej. Na miejscu łącznie było 9 zastępów straży pożarnej, 21 ratowników i tak jak powiedziałem wcześniej, 21 osób przebywało w budynku, które bezpiecznie się ewakuowały. Żadnemu ze strażaków nic się nie stało. W tej chwili trwają prace rozbiórkowe spalonej konstrukcji dachu. To był dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką, dwuspadowy. No i będziemy tutaj prowadzili oględziny jeszcze pod kątem strat, jakie tutaj wystąpiły, oraz musimy mieć pewność, że wszystkie zarzewia ognia zostały dogaszone. Będziemy to szacowali teraz przy świetle dziennym. Są pracownicy zakładu tutaj, który zarządza tą spółką. Musimy dokładnie przeanalizować elementy wyposażenia, jakie tam były i uległy spaleniu, ponieważ doszczętnie to spłonęło. Z tego co wiem, strażacy relacjonowali, że to było drobne wyposażenie poddasza w części nieużytkowej, także nie było nagromadzone tam żadnych materiałów takich w dużej ilości palnych. Natomiast drewniana część, konstrukcja tego dachu spowodowała, że ten pożar niestety tak się szybko rozprzestrzenił. No, trudno mówić teraz o przyczynie. Musimy to dokładnie przeanalizować. Na miejscu również są policjanci, którzy będą prowadzili swoje prace związane z pozyskaniem materiału dowodowego i tutaj będzie można wtedy coś mówić o przyczynie. Wodę mieliśmy na bieżąco, ciągłość podawania tych środków gaśniczych była zachowana. Natomiast dynamika rozwoju tego pożaru to była trudność i tutaj takie trudności występowały. Ale poza tym z punktu widzenia zaopatrzenia wodnego nie było tutaj żadnych trudności. Budynek w części użytkowej, czyli te użytkowana, gdzie tam kurcjusze przebywali, wyposażony jest system sygnalizacji pożaru, on zadziałał. Również system oddymiania klatek schodowych, czyli klapy dymowe, również zadziałały. Natomiast tam pożar nie był tak mocno rozwinięty, jak w tej części nieużytkowej. Tutaj od razu też były wszystkie służby powiadomione, pogotowie ratunkowe, wszystkie służby, czyli energetyka, zakład gazowniczy, również samorządy, pan starosta jest tutaj w tej chwili też na miejscu i samorząd zabezpieczył tymczasowe lokum dla tych kuracjuszy, że mogli się schronić na czas trwania akcji. Czy pani widziała, co się tutaj dzisiaj w nocy działo? Tak. Tak, widziałam. Koło godziny pierwszej w nocy słyszałam, jak jechała karetka pogotowia, więc wyszłam na balkon, zobaczyłam łunę. Z synem zbiegliśmy na dół. Widzieliśmy straszliwy pożar. Palił się dach w budynku tutaj stojącego obok i zajmował budynek szpitala kardiologicznego. Strażacy bardzo szybko zareagowali. Było bardzo dużo samochodów straży pożarnej. Była policja, były karetki pogotowia. Ewakuacja przebiegła doskonale.
Bo w jednym z tych budynków byli pacjenci. Tak, w tym budynku tutaj, w oddziale kardiologicznym normalnie przebywali pacjenci chorzy na serce, którzy przyjeżdżają tutaj do sanatorium na rekonwalescencję, więc pracownicy sanatorium bardzo sprawnie przeprowadzili ewakuację, bardzo ładnie im to wszystko przebiegło. Akcja trwała zadziwiająco szybko z ewakuacją tych chorych pacjentów. Strażacy bardzo ładnie odcięli drogę pożaru. Była tragedia, ale naprawdę straż pożarna popisała się tutaj, wykazała swoją pracą i byli zadziwiający. Czy nie było paniki żadnej wśród tych osób, które były ewakuowane, czy może wśród mieszkańców, którzy tutaj, wiemy, nocą się zgromadzili licznie? Nie, wszystko było po prostu naprawdę na pozór bardzo spokojne, bardzo, bardzo bezpiecznie i bardzo sprawnie to wszystko przebiegało. Żadnej paniki, żadnego krzyku, nic, kompletnie, naprawdę bardzo precyzyjnie i fachowo do tego podeszli, żeby to wszystko przeprowadzić i załagodzić całą sytuację. Czy pan widział, co się tutaj w nocy stało? Tak, panie redaktor. Dziś tak około w pół do pierwszej w nocy kładłem się spać, zobaczyłem w oknie łunę. Postanowiłem sprawdzić, co jest. Łuna była bardzo, powiem, wysoko. Iskry strzelały, trzaski drewna było słychać w promieniu 200 metrów. Więc postanowiłem się przejść i przyszedłem tu zobaczyć. Oczywiście cały dach, poszycie dachu już było zajęte, zaczęło się palić tu już centrum kardiologii. No straż już zaczęła pompować wodę na dach, także pomału zaczęli to opanowywać. Ale czy widział pan ewakuację pacjentów? No ja byłem od strony ulicy Lipowej, tu już był teren zamknięty, więc nie chciałem się tu plątać i niestety, ale nie widziałem, ale na pewno to było tragiczne bardzo, bo jednak tu dostęp straży był bardzo utrudniony ze względu na wąskie ulice i to myślę, że tu plątanie byłoby nieuzasadnione. Drugi budynek uzdrowiska, który został skupiony przez uzdrowisko, następne koszta. Ja tu byłem wczoraj, tragedia była straszna. Przyjechałem po to, bo myślałem, że będzie potrzebna jakaś pomoc, ale koleżanka mi powiadomiła w nocy telefonicznie, ale nie trzeba było, bo byli wspaniali strażacy. Trzeba im podziękować serdecznie, komendantowi, że takich ma ludzi, ale to jest tragedia. I to jest dziwne troszeczkę, że drugi obiekt płonie w uzdrowisku z Szczawno-Jedlina. Co na to zarząd województwa? Co na to prezes uzdrowiska? Co na to rada uzdrowiska całego? Powinni siąść i na tym się skupić. To jest skandal i kryzys. Dobrze, że nikomu się nie stało, kuracjuszom, że tylko taka tragedia, ale jest skandaliczna tragedia. Dzisiaj w nocy, dziś po godzinie 12 wybuchł pożar w części niezamieszkałej, która była przeznaczona do remontu kapitalnego i na którą mieliśmy projekt i pozwolenie na budowę. Następnie ogień przeniósł się na część tutaj szpitalną i ogarnął część dachu. W tym czasie udało nam się bezpiecznie ewakuować wszystkich kuracjuszy. Przekwaterowaliśmy ich tutaj do obiektu obok. No i strażacy w tej chwili cały czas prowadzą akcję ratunkową. Wybuch ognia nastąpił w budynku, który jest niezamieszkany i był przeznaczony do remontu. W budynku tym była odłączona instalacja elektryczna, była odłączona instalacja gazowa, także praktycznie instalacja wodna, także praktycznie nie było żadnych mediów. Dla nas też to jest to zaskoczeniem, skąd ten pożar. Na chwilę obecną strażacy ustalają przyczynę pożaru i myślę, że na pewno ją ustalą, bo wiemy, w którym miejscu powstała. Bo również jak rozmawiałem z kuracjuszami, których tutaj w nocy wyprowadzałem, to mu pokazywali, wskazywali na ten właśnie budynek tutaj obok. Ewakuowano także kuracjuszy pacjentów tego budynku szpitalnego. Tak, szpitalnego, tak. Ewakuacja przebiegła spokojnie, ponieważ w trakcie, kiedy ogień tutaj jeszcze nie ogarnął tego dachu, kuracjusze wszyscy wyszli z budynku praktycznie bez zagrożenia życia i zdrowia. Ilu ich było? 18. Jestem tak naprawdę w szoku, bo uważałem, że temat zabezpieczenia przeciwpożarowego mieliśmy zakończony. Kolejna gmina uzdrowiskowa. Jest mi bardzo przykro, jestem tak naprawdę pierwszy dzień po urlopie. Tutaj taka tragedia. Na szczęście nie ma ofiar w ludziach. Straż sprawnie zadziałała. Chciałem podziękować wszystkim strażakom.
za bezpieczne podejście do tematu. Mamy tutaj na miejscu powiatowy inspektora nadzoru budowlanego, za chwilę będą dokonywane oglądziny. Prawo serii, no ciężko mi o tym dzisiaj mówić, bo jesteśmy na miejscu i na żywo, ale myślę, że dojdziemy do finału. Szkoda, naprawdę szkoda budynku, bo jednak jest to piękna gmina uzdrowiskowa. Według mnie nie powinno to się zdarzyć. Widocznie jeszcze należy więcej inwestować w poprawę bezpieczeństwa wszystkich budynków. Ale najważniejsze, tak jak powiedziałem, nic się nie stało, bo nie ma ofiar ludzkich i to jest dla nas pocieszająca informacja. W Bolkowie zakończył się trwający 4 dni festiwal Castle Party 2018. Podczas 25. edycji festiwalu fani mrocznych klimatów mogli posłuchać koncertów, obejrzeć makabryczne show, a także świetne widowisko grupy God Minister. Castle Party to jeden z największych dark festiwali w Europie, który od 25 lat przyciąga miłośników mrocznego gotyku, elektro, industrial, neofolku czy metalu. Do zamku w Bolkowie przyjeżdżają ludzie z całej Europy i oczywiście z Polski. Ja już tutaj byłam wcześniej 3 razy na wcześniejszych edycjach i po 4 latach przerwy postanowiłam znowu się spotkać ze znajomymi, bo tutaj coraz więcej moich znajomych cały czas przyjeżdża i tak, żeby posłuchać fajnej muzyki, spędzić miło czas ze znajomymi. No ja tu byłem pierwszy raz w wieku kilku lat tak naprawdę. Później mnie tu nie było. Zawsze jakby zamierzałem się z tym, żeby przyjechać, aż w końcu była okazja, że poznałem tą wspaniałą dziewczynę i wybraliśmy się razem. Klimat imprezy, generalnie ludzie, kreacje, muzyka, otwartość tutaj wszystkich przyjezdnych i tubylców, że tak się wyrażę. Ja się tak samo ogólnie przyciąga do ludzi, ogólnie przyciąga tutaj ludzi klimat, ludzie. Zabawa, to jest też najważniejsze. No i ogólnie zabawa przyciąga ludzi. Wśród zespołów, które wystąpiły podczas tegorocznej edycji festiwalu, wymienić należy Project Pitchwork, Samael, a także God Minister, Faun, The Beauty of Jemaine oraz Agnois. W tym roku przyjechałam ze względu na zespół Faun, więc tak, bardzo się cieszę, że ich zobaczę na żywo. Tak. Tak, również. Tak, w tym roku. No a oprócz tego, co warte jest jeszcze zobaczenia, waszym zdaniem, w tym roku? No, ogólnie to cały festiwal jest fajny, bo wiadomo, jest bardzo duży rozrzut muzyczny, każdy coś znajdzie dla siebie, więc myślę, że to... Jak zwykle stragany wszystkie, tak. I przede wszystkim ludzie. Najciekawiej poznawać nowych ludzi i oglądać ich kreacje. No Agnois. Castle Party to nie tylko koncerty, to także liczne zloty tematyczne, imprezy klubowe i pokazy. Thank you.
Elementem tak samo ważnym jak muzyka są kreacje uczestników festiwalu. Wiele z nich uszytych jest na miarę, a ich koszt sięga nierzadko kilku tysięcy złotych. Podczas festiwalu na licznych stoiskach można było dokupić drobne elementy outfitu. Klimat nazywa się Cybergoth i wywodzi się głównie z muzyki dark electro. To jest muzyka elektroniczna, bardzo rytmiczna, bardzo selektywna, no i generalnie głośna. No, tak. Jeśli chodzi finansowo, tak, ponieważ outfit czasami zbiera się latami. No tak, jest trochę z tym problemu, bo samo na przykład zamówienie takich cyberloksów troszkę koliduje z czasem, ale jeśli chodzi o całe zebranie outfitu, to nie jest jakiś wielki problem. Przez 4 dni Bolków zamienia się w stolicę tolerancji, muzyki i wyobraźni, a mieszkańcy Bolkowa przyjmują uczestników festiwalu z otwartymi ramionami. Fajnie, bardzo fajnie. A dlaczego? No bo coś się dzieje w Bolkowie, bo tak zawsze cicho, spokój, a tak to fajnie. Nie, czemu nas przerażać? Fajnie popatrzeć, są normalni ludzie, fajnie popatrzeć. Kolejny raz w Bolkowie gościmy uczestników wielkiej imprezy, międzynarodowej imprezy Castel Party. Cieszymy się, że są tutaj. Nie stanowią żadnego zagrożenia dla miejscowej społeczności bolkowskiej, ani dla naszej parafii, dla ludzi, dla młodzieży. Są różne opinie o uczestnikach Castel Party. Nasze zdanie jest takie, że chcą ludzie się troszkę oderwać od rzeczywistości dnia codziennego, trochę się zabawić. Może niepokojące jest to, że za dużo jest alkoholu, być może są narkotyki, to jest nie do przyjęcia. Ale dzisiaj na nabożeństwie fatimskim, mamy 13 dzień miesiąca lipca, modliliśmy się właśnie za uczestników Castel Party, którzy przyjechali do nas z Polski, z innych krajów, z całej niemal Europy, żeby zawsze zdążali do Pana Boga, byli na drodze prowadzącej do zbawienia. Dla mnie się podoba, nie wiem jak inni, ale dla mnie to jest po prostu świetny pomysł, tak i Woodstock, jak i Castel Party. Świetna zabawa i dla nas i dla nich, nie? To są normalni ludzie, tacy jak my, mieszkańcy, tylko że oni przyjeżdżają się tu bawić. Mnie się wydaje, że są jeszcze bardziej grzeczniejsi niż nasi, niektórzy, źle powiedziałem, młodzież. Po prostu oni są bardzo grzeczni i kulturalni dla wszystkich mieszkańców, czy to jest młodszy, czy starszy, naprawdę podziw. Dawniej, jeszcze kilkanaście lat temu, jeśli nie byli w Unii, nie, tak Polaków nie znali, a teraz sam pracuję w Niemczech, pracowałem w Finlandii prawie 9 lat i obcokrajowcy, tak na przykład Niemcy już wiedzą, że na przykład Polaki czy tam Belgowie, czy wszyscy są ludźmi tacy sami jak oni. Nie? Dawniej myśleli, na przykład jak byłem w Finlandii, jeszcze nie byliśmy w Unii, były widzy, to pytali się, czy w Polsce jest cola, nie? Coca-Cola, o. A teraz już spostrzegają, że wszyscy są ludzie tacy sami, jak już ten Europa się zjednoczyła, świat się zjednoczył, nie? I są wszyscy, przedtem w Niemczech tak samo było, że Niemcy na przykład Polak, Polisz, nie? A teraz już pracuje pan, klepie pana po plecach, szanują Polaków, nie? Tak samo Polacy się nauczyli, jak przyszła kultura z zachodu. W Niemczech czy w Anglii, obojętnie w jakim, czy pasach zatrzymywali się. W Polsce tego nie było. Teraz już widać to, że i jedzie samochód, stoją koło pasów, zatrzymują się Polaki. Już to wszystko z zachodu przyszło i Polacy też są kulturalni, tylko nie mieli przykładu po prostu. Dla mnie się podoba się, chociaż jakim wieku jest, ale się podoba się. A to, że po prostu miasto wypełnia się po brzegi młodymi ludźmi? A to mnie obojętnie, czy młode, czy starsze. Ale ładnie. Przez swoją długoletnią tradycję festiwal Castel Party wtopił się w krajobraz małego dolnośląskiego miasteczka, jakim jest Bolków. You.
Dwa dni na terenie Hipodromu Stada Ogierów Książ, Zamku Książ, a także Świebodzic rozgrywał się 6. Międzynarodowy Konkurs Powożenia Tradycyjnego imienia księżnej Daisy von Pless. Wyjątkowy zamek, wyjątkowy park krajobrazowy i wyjątkowa impreza, czyli 6. Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia, przyciągnął w nasze okolice uczestników z różnych zakątków Europy. W tym roku w konkursie udział wzięło 20 zaprzęgów. Pierwszego dnia konkursu odbyła się uroczysta prezentacja uczestników, która odbyła się na dziedzińcu Zamku Książ. Następnie zaprzęgi biorące udział w rywalizacji przejechały na Hipodrom Stada Ogierów Książ, gdzie odbywały się próby terenowe w 5 kategoriach. Zaprzęgi jednokonne, parokonne, trzykonne, czterokonne i tandemy. Zawodników oceniała komisja sędziowska z Włoch, Niemiec i Anglii. Niedziela, czyli drugi dzień konkursu, to drugi etap i próba terenowa, która rozgrywana była m.in. w Świebodzickim Rynku. Możemy uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, 6. Międzynarodowy Konkurs w Powożeniu Tradycyjnym. No, zarówno zaprzęgi, zarówno osoby, które towarzyszą, wszyscy w epoce. I to myślę, że jest sprawa, którą naprawdę nigdzie na co dzień nie spotkamy. I dlatego też Świebodzice przystąpiły właśnie do przyjęcia, do gościny nie tylko zawodników, ale bardzo mnie również cieszy to, że coraz więcej mieszkańców przychodzi, żeby tą wyjątkową naprawdę imprezę przeżyć i zobaczyć. Jesteśmy w drugim dniu 6. Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego Powożenia Zamek Książ Wałbrzych. Konkurs odbywa się na terenie zamku, parku, hipodromu Stada Ogierów i również Parku Krajobrazowego Książańskiego i Rynku Świebodzic. Trasa bardzo rozmaicona i dla uczestników, i dla zawodników, bo mamy 20 zaprzęgów, w tym 7 zaprzęgów zagranicznych. Jesteśmy po pierwszym dniu, po konkursie prezentacji, gdzie ocenia się wyłącznie wygląd, kondycję koni, stan pielęgnacji, stan renowacji pojazdu, bo do tego się dużą uwagę przykłada, bo to są w zdecydowanej większości pojazdy zabytkowe. Natomiast dzisiaj mamy taką próbę terenową z kilkoma zadaniami. Z pozoru prostymi, ale jak tutaj w tle słyszymy, zawodniczka z Niemiec, bardzo doświadczona, prosty przejazd na 20 metrach linii
dwóch linii o szerokości 30 cm niekoniecznie musi się udać. Wystarczy, że konie lekko się zachwieją i już mamy punkty karne. Kolejne zadanie tutaj na rynku w Świebodzicach to cofanie. Na długości 3 metrów trzeba cofnąć równo po linii prostej. To też jest zadanie trudne. Nie można używać hamulców, nie można tego poprawiać. Trzeba to zrobić jakby za jednym razem. Jeśli się za daleko odjedzie, to już mamy problem, bo technicznie potem jest to nie do wykonania, bo nie możemy się obrócić i jeszcze raz przystąpić do zadania. I takie te zadania są tutaj wplecione w te ponad 12 kilometrów. Start i meta jest na hipodromie i na tymże hipodromie dzisiaj o godzinie 14 odbędzie się konkurs finałowy. To jest konkurs zręczności powożenia, gdzie wszystko się dzieje już na jednym placu. Widzimy wszystkich zawodników po kolei w tych samych zadaniach, które polegają na tym, że każdy przejeżdża kilkanaście bramek tak zwanych kegli gumowych, na których są piłki. Tam jest tylko po 15 cm od kół miejsca na to, żeby się zmieścić. Do tego trzeba mieć dobre tempo, zapamiętać trasę, bo tutaj luzacy nie podpowiadają, tylko zawodnik musi sam się tego nauczyć, jeszcze dobrze panować nad końmi, więc zadania nie są takie łatwe, a do tego jest to wszystko, proszę Państwa, w pięknym stylu. To są piękne pojazdy, to są dzieła sztuki czasami, te bryczki. Pięknie dobrana uprząż, piękne stroje, wszystko w klimacie, w stylu charakterystycznym dla regionu, dla kraju i tak dalej. No stąd wartość tego konkursu nie tylko sportowa, ale również taka kulturowo-historyczna. Tegoroczny konkurs swoim patronatem objął wnuk księżnej Daisy von Pless, książę pszczyński Bolko VI. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Teledziennika. Dziękuję Państwu za uwagę i dziś już zapraszam na jutrzejsze, a teraz życzę Państwu wypoczynku.